Panie marszałku, znając trochę regulamin Sejmu, pragnę stwierdzić, że nie było to sprostowanie. To po pierwsze. Po drugie, ja nie broniłem swojego dobrego imienia, panie pośle, broniłem dobrego imienia Wysokiej Izby. Byłem posłem sprawozdawcą kodeksu wyborczego, byłem świadkiem prac, byłem świadkiem głosowania i wiem, w jaki sposób dochodzono do konsensusu w dziesiątkach i setkach spraw związanych z przepisami zawartymi w kodeksie wyborczym. To, że Trybunał Konstytucyjny postanowił tak, nie inaczej, to jest faktem i tego nikt nie zmieni. Nad tym rzeczywiście możemy sobie tylko podyskutować. Natomiast każdy z nas ma prawo nie zgadzać się również z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany, które dotyczyły kodeksu wyborczego, były powodowane przede wszystkim orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim. Natomiast ta zmiana, którą dzisiaj proponujemy, nie jest zmianą kodeksu wyborczego, jest zmianą przepisów wprowadzających kodeks wyborczy i tu jest dosyć istotna różnica. Dziękuję.